Andrzej, to jest Boto chyba. Nie, Andrzej. To jest Beton. Beton. No i to ostatnie. Beton to jest, nie powiem jaka partia. Spencer Farmera. I za chwilę jesteśmy mordy u Andrzeja. Jesteśmy u Andrzeja, słuchajcie, już na miejscu. Zaraz będziemy odpalać piłę. Będziemy to składać. Andrzej, jeszcze piła cała, to od złożenia wszystko. A to będzie składać? No bo to jest w opakowaniu, ja twojego nie otwierałem, Andrzej. A, to nie wiem, czy to piła, czy co to jest? To jest piła spalinowa. Robercik zaraz ci złoży. Robert pomoże bratu, brat pilarz i wszystko do bezpiecznego cięcia, bo nakręcimy. Kurtka, buty bezpieczne, tutaj mieliśmy buty z blachą tutaj na ten, rękawice. Cały 43 do twojej ogień. No Andrzej tak mi powiedział, jak dzwoniłem do niego. 44. O! Może wciśniesz. Ale blachy z przodu nie wytniesz. To nie w żuchrze można. Słuchajcie, trzymaj może na razie Andrzej to. Tutaj Robert połóż i wyjmij te, wyjmiemy te jeszcze pozostałe rzeczy. Na testy, jak Andrzej mówiłem ci, na testy. Gdzie to mamy postawić? Tu gdzieś postawimy, żeby sobie fotkę zwalnąć. A później zamiesiecie sobie. Owiec, panie Gienku. Na mikrobę nie wejdzie. Koparką nie przejedzie. Postaw na ten postaw tutaj, nie? Jesteśmy tutaj także za Grouni z Pawełkiem. I chcielibyśmy przypomnieć tym, co mają gest. Już blisko, blisko, mamy prawie całą sumę na balarkę dla Andrzeja i dla Agienka. I oczywiście, jeżeli ktoś ma życzenie, swoją złotóweczkę dorzucić. Andrzej będzie zadowolony, będzie prasowała belarka, będzie siano dla niebieskich. Sezon tuż, tuż. Dla niebieskich krów. Dla niebieskich, no niebieskich krów. Ja muszę je zobaczyć, ale to później, słuchajcie, to wszystko później. Zero problem. Tak jest, tak jest. Słuchajcie. Składacie piłę, gdzie jest Jarek? Kocie, składacie piłę. To kocie, ale to za chwilę, panie Jarku, piłę złożą jeszcze, bo piłę przywiozłem też. Ja wiem. Jarek z Robertem. Ja tego nie otwierałem. Firma Dedra tutaj dała piłę, żeby sobie Andrzej, Jarek i Gienek chcieli drewno. Mam nadzieję, że piła się sprawdzi. Będę dzwonił do Andrzeja, będę dopytywał, jak wszystko się sprawuje. Mamy olej, mamy, słuchajcie, mamy paliwo. Także jesteśmy wyposażeni. Chłopaki już się biorą za składanie, zobaczcie. Jeszcze nie wiemy, jak się wszystko uruchamia, ale słuchajcie. Słuchaj Jarek, tylko jest sytuacja tego rodzaju, że tutaj jak normalnie dajesz setkę na przy innych piłach na piątkę, to tu dwie setki. Dwie setki. Dwie setki, dwie setki. No, no to jak mój ojciec mówi, że jedne setki nie pije, to dwie co najmniej. I słusznie mówi! I słusznie mówi, słuchajcie, bo ciąć trzeba bezpiecznie, utniemy kilka kawałków, nie będziemy tutaj. O, kubeczek. A co? Nie do domu, nie! Andrzej mówi, że jest kawałek. Andrzej, jest kawałek? Jest kawałek tam. Przetniemy, zobaczymy i wszystko. Nikt tu nie będzie ciął całego lasu, no nie ma, wiesz. Nie. O, kubeczek, patrz, jest, nie? Rolnicy pod lasie. Genialne wykonanie. Nie no, ale bardzo dobre. Oj, czy taki kubek muszę, rozumiesz, ogarnąć. Stanąć, a mogę dwoma stanę nawet. A tam proszę, piła odpalona. I będziemy testować owiec u Andrzeja, zobaczcie. Będziemy testować owiec u Andrzeja. Dobra, Jarek będzie chciał zobaczyć bezpieczne cięcie. Ma przyłbicę, żeby w oko nic nie prysnęło. Buty bezpieczne. Andrzej kazał ciąć, bo mówi, o, nie umie, albo się tłumaczy, albo mu się nie chce. Jarek, jak to jest? Nie chce mu się, czy? I zobaczcie, buty od Dedry. Już wiemy coś. Nie mówię, bo hałas. Chyba Andrzej dobrze idzie, nie? A kierowca! Chodź!
I jest gitara, uważam. No. Jak wrażenia, Jarek? Może być piła, idzie dobrze. Idzie dobrze, dobra. Dziękujemy firmie Dedra za to, że Andrzejowi taką piłę na testy, na testy dała. No jeżeli myślę, że się sprawdzi, Andrzej będzie zadowolony. To no myślę, to żeby bezpiecznie się pracowało, to myślę, że coś innego jeszcze wymyślimy. Po tygodniu od razu będzie widać, bo wiemy... A ty masz lasu dużo, nie, Andrzej? Mam około 4 hektary. Że pojedziemy w piątek do lasu, bo telewizja będzie nakrywać w piątek akcję lasu. Ciekawe, czy nazwy nie zakleją? Zakleją nazwę, zakleją! Zakleją! Chyba, że firma da many, no to pokażą. No, jak da. W każdym razie widzieć, Andrzej mówi, że fajnie, dobrze chodzi. Ja też nawet nie wiem, bo tam jakiś stanie, jakiś guziczek. Nie, dobrze chodzi. Ale to Jarek da sobie radę z tym, uważam, myślę, nie? Zobaczymy, jak się dotrze. Tak, bo na początku nie ma co jej męczyć, tak, bo to jest nowa, nie? Ja bym poszedł szybko, tam mówię, kosto dołu, 500 rzosy stoi. Wszystko w listopadzie od niego, to też. No ale zobacz, a tam nie, tam rośnie, myślałem, że odpisa się gniazda, a tam jest ten, no, jak się mówi, jemioła. Jemioła. No to sobie na święta zetniesz, jak jemioła. Zapłać tą dziewczynę, a z jemioła rośnie. A, no widzisz, no. Krzysiu, klej takiego teksta, że wczoraj to kurwa tyle tu błoto było. A. Ale właśnie, tutaj znalazł się dobry człowiek. Zobaczcie. Też właśnie, tutaj, powiem, Krzysiu, że... Ile było błota, a nie ma błota. Tutaj było. Wczoraj to było tak. Zobacz, że tam wszystko to wywzione jest, no, te błoto. Pokazać, nagraj. Widzę, widzę, właśnie teraz się przejdę. Zobaczcie, ja wziąłem, słuchaj, ze sobą... Tutaj wyjdzi się w tych... A ja wziąłem ze sobą gumofilce, wszyscy ale wzięliśmy. Ale zobacz, chodzi się... A ja sobie, zobaczcie, w Adidasach sobie, no, pomykam, normalnie. Zobacz, kurwa, i teraz Andrzej, no gdzie jest twoje błoto? Gdzie jest moje słynne błoto? Ej, chodź do teledysku z tobą, nagram tutaj, no, że z błoto będzie. A tutaj? A to za, nakręcę tu akurat, wiesz, dobra, na nie. Dobra, ale się nagrywaj. Andrzej, sprzedaj to błoto! Zobacz. Ty, Andrzej, ja bym to zrobił w pudełeczka. Jak lecisz z Ciechocinka? Ja tutaj na maski. Na maski? Na maski. Andrzej, sprzedajmy to błoto. W workach zapakowanych. Nie, w pudełkach to drożej, jak krem, jak krem. No. I po prostu zrobisz sobie łazienkę. Tutaj jeszcze nie porównane, ale było... Krem z błota, po którym Andrzej gołymi stopami chodzi. Odmładzający. Jak Pan Jezus tutaj na szyję. Także. No, więc... A ewentualnie kąpiele w błocie. To wczoraj było, no. A taka jak tutaj było. To wszystko, a tutaj był dół taki zajebisty. Ja powiem tak, 20, 30 zapraszamy na błotę masaże, zapraszamy wszystkie. 30, tutaj Jarek 30. Będzie masował, ognisko rozwali z boku, będzie wszystko i piwa. I powiedzmy sobie krótko, drogo nie weźmie. No. Drogo nie weźmie. Drogo nie weźmie, będzie... Chyba, że dużo błota wyniesie ze sobą, no to będzie drogo. Ale słuchaj, to jest tak słynne błoto, że naprawdę ono musi kosztować. Tak, bo to błoto, już 2 lata te błoto nie istniało, aż wreszcie zniknęło. Ale czy nie będzie ci się Andrzej przykrzyło? To mnie zastanawia. No tak, no, bo Andrzej będzie... zrobi sobie nowy, przykładowo. Za 2 lata znałem życie krowy rozdepnie. Jak wypuścisz cielaki, to zaraz tak. Będzie, bo przejdziemy się do cielaków, zobaczymy jakie. Z czasem kuchni to nie robię, to tak jest. Idziemy zobaczyć te niebieskie. Jak już jesteśmy, czy tam macie cielaków. Tylko nie wiem, gdzie ojciec, bo on niech bardziej pokazuje. A właśnie chyba nie wiem, czy nie poszedł, wiesz, Andrzej? Tam poszedł? Bo wiem, że poszedł, bo mówi, że nagramy cielaki, a mówię, najpierw pójdziemy nagrać tutaj właśnie tutaj piłę. To zaraz ja... To woła, niech powie, wytłumaczy. Ale mi się wydaje, że tu szedł. Okazuje się, słuchajcie, że gumofilce na próżno myłem, na próżno czyściłem. W ogóle można niepotrzebne. Przyjechać, bez gumofilcy można przyjechać. Tak? Prawie jeszcze 2 dni słońca w szpilkach. Tak, dokładnie, zapraszamy wszystkich. Tutaj jedyna rzecz, to trzeba tak, zrobić tam kawałek jakiegoś ogrodzenia albo coś i postawić te wanny, wyjebać tam. Żeby nie robiły błota, bo ja tam było, już tam było suchutko. Ja wiem, bo to rozrabia się. Jak się chodzi, czy jak się ruszasz pojazdami... Wszystko się. Wszystko się zrobi. Andrzej, jak nie wypierdolisz tych wannie, no tam, to cały czas będziesz całe Andrzej, życie po błocie. Andrzej, przeniesiemy te wanny teraz tam. Ale tam nie, jakie? Szlauchy ci rozciągnę, chłopie. A masz szlauch? Ja już dumam o tym. Przepraszam, każdy Andrzej, chłopak ja już dumam o tym, żeby. Tak. I to niektórzy całkiem porządny. Wypierdoli ci, żebyś tam otwierał i tam poił. Szlauch zakopać. No to Andrzej, robimy rewolucję? Przenosimy? Czemu nie? Czemu nie? Bramy nie ma po pierwsze. No to mówisz, że jest tylko pół godziny zwaję po szoferę przywozić szlauch 30 metrów. Andrzej, czemu ty jesteś taki przekurat? Młody chłopak przekurat. Nie, to nie o to chodzi, bo one całe życie tutaj.
Ale to chuj, to całe życie już, całe życie teraz będę tam. Resztę życia będą tam. Tam, no. Bo sam wiesz, że ja tam zrobię stół. A za łocnówku. No, ale faktycznie, Andrzej, i po co ci pod domem błoto? Tak jest, po to. Znaczy generalnie tam jest nisko i zawsze woda będzie spływała tam. Ale Krzysiu, chodzi o to, że oni jak wanny lają, się rozlewa ta woda. A. Ten sposób. Zastanawiasz, na ulicy płynie. Nie, ale stary dużo otworzy, to woda lepiej. To już sami uzgodnicie, czy przenosicie. Gdzie jest Genek? Otwieramy do niebieskich, czy nie? Nie wiem, on mi się wydaje, że przyszedł do obory, ale to zamknięte chyba jest. Może tamtędy wszedł, nie wiem. Tylko tego nie puścić, to powie. Nie, kręcę się w drugą stronę. Mów, co chcesz. Mnie tu nie było, ja jestem, pukam, nie otwieram, tylko pukam do kręgu, już gumofilce nie będą potrzebne teraz. No mam, niepotrzebnie. Jarek, stań tam. To możemy sobie zdjęcie zrobić, bo jeszcze spadnie. Nie ma problemu. Artur, jesteś w ukrytej kamerze. Otwieraj, wypuszczaj! To są tutaj takie bimbrowniki leśne? O, niebieska głowa! Zaraz ojciec wypuszczaj. Pędzą do picia. Wjechałeś lisakowiec? Powiem ci, że jeszcze nie i wolę nie próbować. A u mnie nie będą biegać, bo u mnie zazdrosnych sąsiadów. Jest u mnie jakby drutu przerwali. A ja ci dam Andrzej, ja ci dam sposób. Tak, ale to nie mówię na podwórku, że biegał, bo ja mam... O, kolejne przyszły. Andrzej, ja ci dam sposób. Każdej krowie na uchu czerwoną wstążkę. Ale tam ciekawie, ale tam ciekawie. Nie, idę do tego, do kampa spać. Weszedł Artur między krowy. Jestem na wyjeździe. Poczekaj, Artur się, bo tamta nie przyjdzie, bo tamta po tym mokrym tam weszła, żeby mi nie wpadła w dziurę. Ale one mają taki luksus tutaj, bo mają wodę z lodem, nie? Ja też lubię zimną wodę. A zimną wodę? Tak, no najbardziej zim z lodem. Chciałem zobaczyć, bo zobaczcie, ile jest ludzi. Słuchajcie. Ile Andrzej ma cały czas gości, zobaczcie. No i siebie jeszcze nagrać, że to też jesteś. Ja też tu jestem. Tu jestem właśnie, tu, o tu. Gacie, teraz robimy na temat podłączenia Szamba. Kubańczyk jest inżynierem magistrem. Przyniosłeś coś dla mnie, czy nie? No przyniosłeś to. A to się wrócę, jak to... O! Pan w jakiej sprawie? Ja w sprawie liści. Co się dupę czyści? Pierwszy raz widzę gościa w Szambie. Ja ci powiem. No bo jeszcze tutaj dopiero zaczynamy moją budowę. To już wiem, kurna, Andrzej. A jak się skończy, to ja sam nie wiem. Nie, ale fajnie, bystro. Tylko ten mnie zaskoczył tutaj, jak wylazł z tego. Jak królik z Nory, tak wiesz, Tomek. Tomek, pokaż się jeszcze raz. Kurde, pokaż się jeszcze raz. Jak królik z Norki. Pan w jakiej sprawie? Sprawy liści. Jeszcze raz. Dobrze działamy. Zobaczymy, jak to wyjdzie, no bo to jest... Nie, no będzie spoko, bardzo fajnie. No tak, tylko to jest... Z powerbanku banku trochę kamerę podładowałem, Andrzej, bo już zdychała biedna. O, patrz, tam stoi Audi i musimy to Audi naprawić teraz. Patrz, kurczę. A wiesz, co trzeba będzie zrobić? Jeszcze tam będzie tura trzeba dołożyć, jeżeli będzie belarka. Bo czym będziesz te belki wozić? Ja wiem, że trzeba tura, to ja o tym wiem, tylko co? A już my na tym myślimy. Miało być odwrotnie. Miało być pierwsza belarka, później łazienki, szambo i podwórko. A wyszło co? Wyszło odwrotnie. Ale dobrze. Wszystko da raz zrobić. Zdejmij te maski, bo normalnie to nie jest COVID-19. Nie, to nie chodzi o to, że ja ją zakładam dla pandemii, tylko że po prostu mi jest zimno, ale wiesz... Andrzej, każdy z nas myśli o tym samym. Najpierw gospodarstwo, później dopiero swoje, no ale to... Tak, no wyszło inaczej, bo mam Tomka, który musi jechać na budowę. I właśnie bardzo też Tomka... I Tomka doceniamy, Tomek! Tomek, pokaż się. Dajcie jakiegoś betonu, kurwa, Tomek, żeby gęstszego betonu. Nie ma, no skąd ja wezmę beton? Teraz zrobimy gęstszy beton. Będzie gęstszy beton. Chcieliśmy podłączyć Szambo tutaj Tomkowi u Andrzeja. Bardzo fajna inicjatywa wyszła. Cieszymy się, że mogliśmy tutaj w ogóle dotrzeć, być i w tym uczestniczyć.
i ubrudzić. Fajna wizyta, fajni ludzie. Przede wszystkim trzeba być normalnym człowiekiem, tak, zawsze, żeby tu zachowywać się. Odwiedzinami. Dobro wraca. My też ja uważam, że jestem normalny. Całkiem tak, normalny. Trzeba być po prostu. Robimy tu sympatii do Andrzeja, przychodzimy tak samo z sympatii, bo jesteśmy normalni. Andrzej, to jest Boto chyba. Nie, to jest Beton. Beton. No i to ostatnie. Beton to jest, nie powiem jaka partia, ale nie będę obrażał nikogo teraz, bo nie nagrywam, nie? Ale tutaj też jest bardzo ważny człowiek w środku, którego nie widać. Jest to tak, to jest najważniejszy człowiek. Zaraz, nawet teraz jak nam braknie czasu, to dobramy tego człowieka, bo zasłużył na to. I przyjechał swoją koparką, pokaż. Pokaż, Krzysiek. No, pokażę. Ale zobaczcie, jak pięknie... Co z tego bota zostało? Że on wcześniej pokazywałem. Jak pięknie Tomek zrobił, wykonał tą usługę bezpłatnie u Andrzeja i Gienta. Możesz się teraz pohasać normalnie, pohasać. Można sobie pohasać. Mam nadzieję, że tutaj jeszcze jest jakaś naklejka, ale nie. Nie, no Tomek nie chciał reklamy, więc nie będziemy tego robić, takie rzeczy. Naprawdę, super. Proszę zobaczyć, jak pięknie wygląda teraz. Tylko... Tretuar jest. Ojciec, ja mam emeryturę, nie możemy tego ojca liczyć. Tak jest. Tylko w ręce jest zimno. No, robi się zimno. 8 marzec? Dobrze mówię? Gdzie? 6 dziś chyba? Dzień kobiet się zbliża, także Andrzeju, obróć się i złóż wszystkim życzenia kobietom. A dla wszystkich... Pięknych i brzydkich kobiet, bo kobiet... Brzydkich nie ma, Andrzej, brzydkich nie ma. No, czasami jest mało wina. Dla wszystkich pięknych kobiet z okazji 8 marca, żeby każda kobieta dostała kwiatków. Masę kwiatków. Pięknych. I okej, okay, to bardzo fajnie. I teraz, a ta posiano lecisz, to nie będę już wchodził? Tylko tu cię zapiemy. Pacer farmera. A wiecie co, myślę, że Adam się nie obrazi. Kolega z mojej wioski sąsiedniej, bo tak naprawdę graniczymy, a Adam Żuchowski i w Strongmanach tam startował i bardzo fajnie chłopak kreuje swoją osobowość, swoje ciało, teraz ćwiczy i w ogóle w Strongmanach też nie wychodź! Występował, że po prostu spacer farmera to jest to właśnie, no. Tak, z belkami. Adam, myślę, że jesteś z nami. Na koniec z powrotem. To ta uparta, co ten sznurek jadła. Tak, ja wiem o tym, że one uparte. Pytam ojca, rozumiesz, Andrzej, kiedy pohandlujemy na niebieskiego cielaka? Jałóweczko dla mnie tutaj, wiesz. Na razie nie, może za pół roku, jak słynna bolarka będzie potrzebna, będą pieniądze, no to wtedy... Przyjedzie bolarka. Wtedy będziemy co? Ale przyjedzie, tylko wiesz, ten, jak ja bym niebieski cielak u siebie rozmnożył, to by później od siebie bym sprzedał Pawłowi, Andrzej, wiesz. Andrzej, belarka wcześniej czy później przyjedzie. Przyjedzie. Czy nam ktoś nie dołoży, czy nie dołoży, myślę, że mamy taką siłę, że po prostu zrobimy to. Jeżeli ktoś nie chce płacić, to niech nie przeszkadza, bo... No tak, nie chcemy komentarzy typu na przykład dorosłym chłopom trzeba płacić, bo jeżeli nie chcesz, to nie musisz i po co? Po co komentarze? Jeżeli chcesz pomóc, to płacisz te 10 czy 20 zł, czyli 200 zł i pomożesz człowiekowi. To ile chcę, tyle mam. Tak, a jeżeli nie chcesz, to nie pisz głupich tu komentarzy, żeby po prostu nie przeszkadzać tym ludziom i jak gdyby... Ciężkiej pracy. Tak, ciężkiej pracy, bo to nie chodzi o to, nie? O, nasz pieseł, który gonił krowy i nagania krowy? Cześć. Hej. A, jeszcze kierownik idzie. To jest kierownik... Dojrzeć trzeba. Dojrzeć, czy dobrze daje? Nie pomycie, że ja kogoś tu nie robię, że mam nie. To tak. Możliwe. Zobaczcie, cały czas są goście. Skąd pozdrawiasz ludzi na YouTube'a? Z koła. Miejscowości koła. No. Blisko ode mnie. Ja też nie wierzyłem, ile gości tutaj chłopaki dzisiaj mają, ale naprawdę. O, Andrzej, znowu tachasz. Andrzej. 50. Andrzej, ty masz cały czas normalnie spacer farmera, Andrzej. Andrzej. Spacer farmera. To jest codziennie. Bo ja 50 tych sztuk muszę przenieść za dzień. I to jest spacer farmera. Gdzie kierownik? No kierownik. A ty jesteś zastępca chwilowo. Tak wyglądają polityce nocą. A my już teraz zbieramy się do wyjazdu do domu.
myślę, że tym fajnym akcentem zakończymy wizytę u Gienka i u Andrzeja po nocy. Tyle zobaczcie, nam zeszło. Ale chyba ostatecznym to jeszcze będzie pokazanie. Zobaczcie. Ursusa Audi Volkswagen. Co tyś? Kurde, ciemno. Nie wiem, czy była, że ta kamera. Wizyta udała się nam. Super razko, słuchajcie. Trzymajcie się, do zobaczenia w kolejnych vlogach.